Możesz podać rząd wielkości? Mniej więcej dobra, dobra, nie wiem, napastniczka grająca bez no, w ligę? No dobre napastniczki, yy, no tak za samo granie to minimum, muszą mieć 10 i więcej tysięcy euro. Ale 10. to nie są jakieś takie kwoty, tak. Po sto kilkadziesiąt rocznie. No, gdzieś będzie. Ale taka Megan Ruffinell, znana, lubiana, no i trochę ekscentryczna, kapitanka reprezentacji USA, ona zdaje się wystąpiła do sądu o zrównanie zarobków, jeśli chodzi o m, zarabianie przez mężczyzn i przez panie. Między innymi ona plus y, praktycznie cała reprezentacja, bo tam w 2019 roku, jak były Mistrzostwa Świata, to właściwie wszyscy kibice Equal Pay USA, to był Ech. główny temat przewodni. Nigdy nie zagrała w pierwszej reprezentacji Polski, ale od pewnego czasu prowadzi pierwszą reprezentację Polski. Naszym gościem jest Nina Pata. Dzień dobry, Nino. Dzień dobry. No i jak to się stało, że bez zaplecza takich występu w reprezentacji narodowej zostałaś selekcjonerką? No na pewno mam zaplecze piłkarskie. to jest, A to, to jest kluczowe. Może rzeczywiście nigdy nie udało mi się zagrać oficjalnego meczu, bo to jest prawidłowa informacja. Dlaczego? No, w jakiś sposób ta moja kariera była bardzo nieszczęśliwa. Jako takie utalentowane, można powiedzieć, dziecko yy, obu nóg, głowy. Dziecko z działdowa. Tak, urodzone w działdowie. Yy, myślę, że miałam predyspozycję do tego, żeby coś zrobić, ale jednak to zdrowie nigdy mi nie, nie pomagało. Zawsze w tych kluczowych momentach ja lądowałam na stole operacyjnym. Tych operacji się zrobiło siedem. W przeciągu ośmiu sezonów, siedem operacji to jest bardzo dużo, no ale udało mi się jeszcze w 2009 roku jechać na Uniwersjadę i, i to było bardzo fajne, takie zamknięcie. To Było w Serbii, tak? Tak, to było w Serbii, więc takie zamknięcie całej tej mojej przygody z piłką. Chociaż powiem szczerze, że ja jestem raczej człowiekiem, który wyciąga szybko wnioski i takim, takie mam pragmatyczne podejście i w reprezentacji do lat 19, w której grałam. No, grałyśmy taki mecz z Niemkami. On się zakończył wynikiem 9 do 0. Dla Niemek? Kto wygrał? Niemki. No, Zapytałem. No, Wiesz skąd to pytanie? No dobra. Ale... No, co prawda, można powiedzieć, że grałyśmy w dziesiątkę, ale, ale to i tak nie usprawiedliwia niczego. Ja patrząc na ten mecz, na ławce była Sylwia Knight. Mhm. Czyli legendarna trenerka. Ja powiem szczerze, że ja obserwowałam cały mecz ją. Nie obserwowałam tego, co się dzieje no na co, boisku. Ale byłeś na, na boisku? Byłam na boisku, bo biegałam na skrzydle akurat wtedy. Tak, trener Miedziński miał taki pomysł na mnie, żebym ona takim skrzydłem albo wahadłem bardziej wchodzącym do środka. Jurek Miedziński? Tak, tak. Oh. I, i, I tak u niego gdzieś tam funkcjonowałam. I biegałam po jej stronie. Później znowu, jak odwrócił mnie na, w drugiej połowie, to znowu przybiegałam przy ławce Niemek. No i tak obserwowałam: jak ciągle przybijają te piątki. Jak ona w siedzi taka szefowa, i tam tu jest jeden asystent, drugi. Pada bramka co 10 minut, średnia. Nie masz, masz dużo czasu. <laughs> dokładnie. No powiem szczerze, że, że też obserwowałam grę już wtedy bardziej Niemek. One wtedy grały bardzo elastycznie do tego Simone Laudren. Naprawdę ciekawa piłkarka, która później w reprezentacji Niemiec. bardzo... Długo grała właśnie o Sylwii Knight, która za chwilę została trenerką pierwszej reprezentacji, przez 16 lat. Tak. Sylwia Knight, 16 lat była trenerką Niemek. No i właściwie z nią odniosły największe sukcesy do tej pory. Nikt nie jest w stanie tego powtórzyć. Także patrząc na ten obrazek, ja sobie uświadomiłam, że nigdy nie będę grać jak te Niemki. Z wielu powodów, bo nawet jakbym nie wiem, co dzisiaj zrobiła, to. Ja miałam trochę inne otoczenie, trochę inne zaplecze, więc myślę, że musiałabym naprawdę albo szybko wyjechać gdzieś, albo po prostu no, nadrabiać. Ty, w meczu grałeś na skrzydle, ale generalnie twoja pozycja to tak zwana szóstka, defensywny pomocnik. Tak jest. Pomocniczka, przepraszam. Czy, czy to ma dla Ciebie znaczenie? Jak mówię, pomocnik, pomocniczka? No, dzisiaj ma znaczenie. Dzisiaj ma znaczenie. Ale podobno, masz... podobno używasz obrońca, Ja właśnie... jest tak, ja mam z tym problem, ponieważ ja wolę w ogóle mówić po angielsku, bo uważam, że to jest prosto yy, masz po prostu player i tyle, nie? A, a tu musisz się zastanawiać, jak to ma. Jak zmienić? Jak dokładnie. A polonistyki nie kończyłeś <laughs> Nie. Ja ogólnie w ogóle lubię proste środki i, i prosty przekaz, i prostą komunikację. Dlatego czasem mi się zdarza, co dziewczyny mi zarzucają, że większość trenerów e, używa jednak tych, tych nazw i szuka tego żeńskiego odpowiednika. A ja mówię, zawodnik, wiesz, tu przesunął, zrób to. I tak ja czasami mówię, jakby tam facet na boisku. I na odprawach mówisz? Zdarza mi się. Zdarza mi się, bo ja nie przywiązuję do tego uwagi. No ja wychodzę z założenia, trzeba być naturalnym, a nie... Absolutnie tak. Trzeba trafić do, do, do piłkarek Piłkarek, zawodniczek, tak, tak, no. futbolistek. Na... Poprawiają mnie często, poprawiają mnie, mam tego świadomość. Staram się później powiedzieć: pomocnik, pomocniczka, żeby było inaczej. Ale wracając do tematu, rzeczywiście ja jestem typowym, typową defensywną pomocniczką, taka klasyczna szóstka. Ja, a powiedziałaś mi kiedyś, że nie pomagałaś lekarzom przy, przy operacjach. To kwestia rehabilitacji, nie wierzyłaś w, w diagnozy tych lekarzy? Nie, ja myślę, że u mnie to był inny problem. Y ja miałam zawsze morfologiczne takie... Problemy? E, tak. E, anemia była od samego początku, więc tutaj e, ja też... Nie wiem, na ile to miało wpływ, ale ja od dziecka jednak nie przepadałam za, za białkiem takim e, zwierzęcym i tak dalej, więc ja ogólnie nie jem mięsa, e, nie jem niczego, co jest... E, no, gdzieś tam białko pochodzi z tego i, i temu podobnym produktów też nie, 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 nie jem. Więc tutaj... Może to miało jakiś wpływ, bo też to trzeba uzupełnić. Ja wtedy grając w piłkę, na pewno nie uzupełniałam. Na pewno też ten bilans, jak to się mówi, żywieniowy, energetyczny nigdy nie był wyrównany do potrzeb czy do tej spalanej energii Nie z treningu, suplementów mięsa? Nie, opowiem... nie było suplementów, nie było wiedzy takiej. Dzisiaj. co, na, na, se, na serze jechałaś, na mleku? na A, jakieś twarożki, yy, tak, jakieś białko roślinne, ale, ale to, to wszystko było na pewno nie w takich liczbach, jak trzeba. Nie mogłaś robić kariery sportowej. To, to, to teraz rozumiem, co? Thank <laughs> you. Skoro, skoro nie jadłaś tak, jak jadłaś? Czy znaczy, trudno powiedzieć, że ja byłam niezdyscyplinowana w rehabilitacji, bo ja byłam przy tych wszystkich swoich rehabilitacjach od numer 1 do numer 5 bardzo zdyscyplinowana. Nawet po zerwaniu więzadeł krzyżowych w 2007 roku, e, ja wróciłam po 6 miesiącach do gry i naprawdę byłam w świetnej dyspozycji i wiem, że to był mój najlepszy okres, gdzie nawet gdzieś tam się pojawiały jakieś właśnie te kwestie, że może się uda w tej reprezentacji zagrać. Chociaż ja już byłam myślami gdzieś. Indziej. No ale, ale, ale ta już rehabilitacja numer yy, 6-7 też powiedziałam wszystkim: dajcie sobie spokój i tak nie będę tego robić. <gry> Słuchaj, ale powiedz mi, jak dziewczynka, która biega, podejrzewam, pod z kuzynami, z, z braćmi, siostrami, z koleżankami, yy, z kolegami, gra w piłkę, trafia do. No Jakby nie było do wyczynu, do, 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 do tego, że potem zostać trenerem reprezentacji. Co ci się w piłce takiego podobało? Jak, jak na to zapadłaś? Byłaś tak zwaną chłopczycą, że lubiłaś takie zabawy chłopieńce? <noise> zabawy chłopieńce? Nie wiem, co to jest. <noise> ja, no wiesz, granie w piłkę, <noise> łażenie po drzewach. E, no wiesz, słuchaj, ja jestem starszy, starszy pan, o starszy, no prawie 30, 28 lat. Więc słuchaj, wydaje mi się, że zawsze ja klasyfikowałem dziewczynka lalki, mi się. Grzecznie, zabawa w mamę, w kucharkę, czasami w lekarkę, a mężczy... a chłopak to wiadomo, piłka, boicho, podwórko. No ja na pewno mam w swoim otoczeniu bardzo dużo mężczyzn i, i rzeczywiście zabierali mnie wszędzie ze sobą. Czasem był to przymus, a czasem po prostu yy... jak już się przyczepiłam, to już tak chodziłam z nimi nie? całe życie. Na pewno też. Yy... Ja się zawsze śmieję, że to takie Sunday ligi, w których y, tata biegał za piłką i ja z siostrą miałyśmy ją podawać. Bardzo szybko mi się to znudziło. Wzięłam piłkę i zaczęłam sama gdzieś tam trafiać do bramki, żonglować. Jak stwierdziłam, że ja coś potrafię z tym zrobić, no to zaczęłam z chłopakami po prostu grać. Jak zaczęłam z nimi grać, to naturalne było to, że ja chciałam rywalizować. Bo dla mnie akurat y, to też uważam za mit, że dziewczyny nie lubią rywalizować. Dla mnie to było coś wspaniałego, kiedy ja, y, no nie wiem, tam gdzieś kiwnę trzech, zrobię coś ciekawego na boisku. To było, to było fajne. Y, dzisiaj mam już trochę inne podejście pewnie i do życia, i do sportu, ale na pewno ja... No, gdzieś tam czułam się jakoś wyjątkowa na swój sposób. No, wiesz, ale ja pamiętam, to, to, jak powiedziałem, za wieku, ale nauczyciele, rodzice, starsi mówili, nie graj, byś miał krzywe nogi albo coś takiego. Ktoś, ktoś się gonił od piłki, powiedział, wie, dziewczynka grająca w piłkę, to już nie. Ja nie miałam z tym problemu. Yy... Już w Wolnej Polsce grałaś, to może dlatego. <śledziany> ja, 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 og ja ogólnie nie miałam nigdy z tym problemu, więc może to jest powód, bo rzeczywiście jest ten mit gdzieś cały o czas związany z, że to nie jest sport dla dziewczyn i tak dalej, i tak dalej. Myślę, że to już się zaciera powoli. Tak. Mamy XXI wiek, coraz więcej dziewczynek gra, przekaz. Przekaz rzeczywiście też medialny jest taki, że piłka jest dla wszystkich i to jest klucz. No ale pewnie to jest ważne, że zawsze słyszałam, rób to, co lubisz. Rób to, co sprawia tobie przyjemność. Ja zresztą do dzisiaj myślę, że takie podejście i bardzo dużo swobody, którą miałam, powoduje, że jestem taka, a nie inna, bo nigdy mnie nie interesowało, co mówią inni. Nigdy mnie nie interesowała żadna krytyka, nawet jak ktoś mi mówił, że jestem dziwolongiem, czy kimś takim, albo że powinnam robić inne rzeczy. Lubię swoje. Tak. Ja, ja w ogóle jestem człowiekiem, chyba, który ma cel. Czuję w sobie misję, potrzebę, a y, to, co mówią inni dookoła, no to ja w sumie nawet nie wiem, co mówią, bo ja żyję dzisiaj w takim świecie, że do mnie tylko media te... Ja, ja kupuję gazety w ogóle cały czas, więc to, co przeczytam, to, co tam jeszcze znajdę w internecie, gdzieś z takich informacji bieżących, głównie o sporcie, bo mnie nic innego nie interesuje... Y, no to tyle wiem, a reszta to. Nie oglądasz telewizji? Nie, 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 nie oglądam telewizji, ja tylko oglądam. Internet, mecze oglądam. Mecze oglądam, tak. Mam ligę angielską, mam ligę włoską, mam ligę niemiecką, mam wszystkie ligi, nawet szwedzką, duńską, kobiece. Więc czasem siedzę i się zastanawiam, czy ja jestem normalna, bo tak od poniedziałku do niedzieli ciągle leczą, lecą jakieś mecze. Ale jestem czegoś, co ci powiedział trener Miedziński, kiedy tak spacerowałeś po boisku, czy biegałeś na chwilę i obserwowałeś trenerkę. No przecież zawaliłaś Mecz. No kompletnie, jak to się mówi, przeszłaś obok meczu. Ja myślę, że trudno było to zauważyć. One tak dominowały na boisku, że my właściwie zapchnięte gdzieś tam do tej niskiej obrony yy, nie miałyśmy zbyt wiele poza przesuwaniem albo szukaniem zamknięcia jakiejś przestrzeni. Więc tak naprawdę ja byłam ciągle na że ja To było rozpaczliwe przesuwanie, co? Rozpaczliwe przesuwanie, z takim bym powiedziała, momentami entuzjazmu na wyjście z własnej połowy. Tak. Więc to był ten moment, co wyjście z własnej połowy powodowało, że yy, można było usłyszeć brawa na trybunach. I patrzysz na to panią trener niemiecką i mówisz, ja chcę być taka sama, tak? No, jest takie w ogóle powiedzenie, że. Yy, jak je przetłumaczyć na polski, to jest, jeśli to zobaczę, to mogę taki być. If you see it, you can be it. Yes. Coś takiego, Anglicy tak mówią. I to jest, to jest o tyle fajne. Dzisiaj to, to fajnie wybrzmiało, bo Sarina Wigman używa tego często. I, I to pokazuje, że rzeczywiście, jak ktoś ci pokaże, że tak można, że, 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 że możesz być tam, gdzie ja dzisiaj jestem. No to to jest pewna inspiracja. Ja nie ukrywam, że Sylwia Knight właśnie była dla mnie taką inspiracją. Poznać ją kiedyś osobiście? Miałam okazję porozmawiać z nią na finale Ligi Mistrzyń. Yy... Na Węgrzech. Ale co, wziąłeś autograf Nie, nie, nie wziąłem, bo to było też tak... Chociaż bać moją inspiracją, tak? To akurat było tak, że ona skautowała, bo ona w DFB, nie wiem czy jeszcze pracuje, ale pracowała już później jako szefowa skautingu i, i ona z tego meczu tam pewnie jakiś raport robiła i siedziała właściwie tam, gdzie ja, no, i tak chwilę porozmawiałyśmy o meczu i to, to tak. No się... W piłce jest mnóstwo facetów i takich ponurych, szowinistycznych. Nie, nie zniechęcało cię to gdzie, tam baba do piłki, coś takiego, takie teksty musiały być i nie powiem, że ci ktoś rzucał no, kłody pod nogi, ale yy, łatwo nie miałaś. Nigdy nie jest łatwo i myślę, to w ogóle też nie chodzi o to, czy to jest piłka, czy to jest inna dziedzina. Jeżeli chcesz coś zrobić, to zawsze musisz pokonać jakieś kilometry doświadczenia. To nie są przeszkody, to jest doświadczenie. A to, że ktoś próbuje ciebie zniechęcić, to myślę, że to też w jakiś sposób buduje twój charakter. Mhm. Bo albo poddajesz się czemuś, albo wytrwasz, przetrwasz czasem. Bo czasem trzeba przetrwać. Bo to też są trudne okresy. Też miałam takie, gdzie myślałam, po co mi to wszystko? Przecież w pierwszej kolejności, no trudno gdzieś tam pracować jako trenerka w Polsce, bo ja no na początku nie ukrywam, no musiałam dodatkowo gdzieś jeszcze pracować, żeby w ogóle yy, mieć jakieś finanse i teraz każdy dokłada się ci mówi, weź to zostaw, po co ci to? To masz dyplom AWF-u, co pójdziesz do szkoły, tak się No dawało. tak, ale nawet pracując w szkole to też nie jest to łatwe, żeby łączyć jedno z drugim, bo no, musisz brać urlop, urlop bezpłatny, o ile dyrekcja... Mówi, OK, dobrze, jedź, fantastycznie, ale bywa też tak, że nie możesz tego zrobić, bo jednak musisz podstawę programową zrobić. I ta liczba nieobecności będzie za duża. Łączenie wszystkiego nie jest do końca proste, więc dużo kobiet przede wszystkim no, rezygnuje, bo, bo to kosztuje za dużo poświęcenia i wyrzeczeń. Myślisz, że o... kosztem rodziny to robisz? Nie wiem. Y... Na pewno. Ja powiedziałam kiedyś i tego się trzymam, że my, trene my trenerzy, nie mamy życia prywatnego. My Życie prywatne wkładamy do pracy. Bo to jest taki wymiar. To dlatego zabierałaś nieletnie nie dziecko na, na obozy, do pracy, co? Zdarzało się. Zdarzało się, zwłaszcza kiedy był młodszy, że jeździł ze mną. To też jest taka pewnego rodzaju ułatwienie i nie, bo to musisz zorganizować wszystko i, i, i organizujesz zgrupowanie i teraz opiekunka, i tak dalej, no bo tak naprawdę to dziecko widzisz rano, w południe i wieczorem trzy razy dziennie widzisz, resztę czasu, on spędza z kimś innym, więc to nie jest takie łatwe, ale jest to możliwe i z drugiej strony ja się bardzo cieszę, że ja miałam taką możliwość, bo nie we wszystkich tak jest, czy krajach, czy federacjach, a Teraz wchodzi taka fajna, taki fajna, taka fajna regulacja z UEFA. 10 postanowień, że jedno między innymi dotyczące piłkarek i trenerek, że każdy pracodawca musi zobowiązać się do stworzenia warunków mamom do pracy. Proszę bardzo. Czyli już nie, że ktoś po prostu, bo to jest jego wola. Bo tak naprawdę to do tej pory wola pracodawcy, że okej, okay, to możesz jechać z dzieckiem. A dzisiaj to będzie przepis, że po prostu musi jechać z dzieckiem, bo jest mamą i dziecko do tego minimum szuka. Federacja roku musi ten. zapewnić, nie wiem, tak. pokój większy, opiekunkę. Albo większy pokój, albo pokój dla dziecka dodatkowy i opiekunki, bo jednak te opiekunki można y, zatrudniać przez federację, a mogą to być opiekunki zatrudnione przez mamę i później, no która wiadomo jej płaci. Paruszowi z działaczy popuka się w głowę, bo co to jest? Ale to już to jest, dzisiaj mamy taki świat. No dzisiaj a nie, nie no. może. Możemy jakby powiedzieć, ja, ja że to jest... temu, ty, 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 Przy okazji skazałaś syna na futbol, co? Myślę, że... Y, mam nadzieję, że nie będzie patrzył y, z takim, powiedzmy, niesmakiem później, że ciągle jest ta piłka, ale ja widzę w nim, nie wiem dlaczego, ale ma fajną wizję w ogóle i wszystko widzi, co się dzieje na boisku, mimo tego, że ma 9 lat. Y, to mnie zaskakuje, bo są rzeczy, których ale ja wizję, musiałam się wizję uczyć. Gry? Wizję taką, że on widzi boisko i on mówi, y, gra się toczy ciągle w środku pola. O, to ma masz, masz analityka, słuchaj. No to śmieję się czasem. wsadzasz no. go wysoko na trybuny i mówisz, jak ma na imię? Damian. Damian, Damian, musisz tam przeanalizować to, co mama robi. Nie, no ogólnie nie, teraz ja mam takie podejście, że nie, jeżeli będzie mu to sprawiało przyjemność, niech gra. Ja nie mam jakiejś presji ani w żaden sposób nie, nie zależy mi na tym, żeby on był piłkarzem czy, czy cokolwiek. No jeżeli będzie chciał. To będzie grał. Na pewno do 16 roku życia musi się ruszać. Ja mam taki, takie postanowienie, że do tego momentu to jest twój obowiązek, bo pewne nawyki muszą być. Sam nawyk aktywności. A jak morfologia? Płytki krwi, nie wiem, witamina D, B, E. Pilnujesz tego? <grystanie> pilnuję, pilnuję. Tym bardziej, że no, akurat ma problemy ze zdrowiem, więc ciągle siedzimy u immunologa, więc... Ale nie jadek, czy... Nie, 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 nie. W drugą, mnie. St wręcz mnie, to jest w drugą <grystanie> stronę. Czyli musisz, musisz go katować na. na, na ja te... muszę lodówkę zamykać. Mm. Nie nie może sprawdzać, czy, czy się światło pali w lodówce. No, ma swoje, ma swoje. No, ja pewnie jakieś podłoże jest inne, ale sprawdzone było wszystko, więc nie są to jakieś problemy większe. No, ale lubi, lubi. A z jeść. tego co wiem, nie zabierasz go na reprezentację narodową? Nie, nie. Teraz to już jest właściwie okres, kiedy on ma szkołę, ma treningi, ma jakieś tam swoje dodatkowe zajęcia. Także właściwie ma czas zaplanowany od poniedziałku do niedzieli i przyjeżdża czasem na mecze. Ale to też nie zawsze, ale pojawia się. Powiedz, że masz najwierniejszego kibica. Przynajmniej z tej strony. No bo tak, reszta to kibice, którzy, 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 którzy dopingują tej reprezentacji polskiej. Jest duży skok jakościowy, nie mówię ci po to, żeby... Żeby cię tutaj zachwalać, czy też jakieś wazelinę tutaj pod Twoim kierunkiem wylewać, ale kiedy się dziś patrzy na reprezentację polskich kobiet ofensywna, gra tak jak to się ładnie mówi, kompaktywna, tak? Nie wiem, czy dobrze powiedziałem, czy źle. Może, może być, może być. Nie. Więc to, to się inaczej ogląda niż do tej pory. I nie wszyscy mówią o robotaniny. No taka prawda. Że nawet jeśli jeszcze nie dajecie rady w meczach z czołówką europejską czy światową, to ta gra naszej reprezentacji ma swój wymiar, prawda? Ma swój styl, może tak bym powiedział. No. Do przodu, konsekwentnie, nowocześnie. Miło to słyszeć, ale ja też myślę, że dzisiaj nie ma, nie ma innej drogi, bo piłka piłka przede wszystkim musi sprawiać przyjemność. Ja pierwszy co jak zacząłem swoją pracę. Y ja mniej więcej już wiedziałam, jak chcę, żeby to wyglądało, ale ja najpierw zapytałam dziewczyn, czego one chcą. Jak one chcą, żeby y, nasza gra była widziana? Ale mówisz o reprezentacji. O reprezentacji teraz. Jak one by chciały, żeby była widziana nasza gra? Tak. Y, jak one by chciały, żeby odbierali nas kibice? I no i ostatnie takie było pytanie, co sprawi wam największą przyjemność? No i one w sumie. Chcemy atakować, chcemy się otwierać, chcemy pokazywać, że też potrafimy grać w piłkę, więc moją rolą było na samym początku dać im bardzo dużo pewności siebie. Więc ja wychodzę też z założenia, że człowiek najlepiej rozwija się w takich warunkach swobodnych i u dziewczyn też jest coś takiego, że jednak musisz stworzyć te warunki, żeby to one podejmowały decyzje. Czasem ja sama słyszę, że ja jestem jakimś tam takim trudnym y, zawodnikiem, że jednak narzucam wiele rzeczy. Myślę, że to jest nieprawda. Myślę, że wiele rzeczy egzekwuję, które są fundamentem, ale reszta też wynika z tego, co zawodnicy mają w sobie najlepsze. Ale z drugiej strony przychodzi do reprezentacji, tak? Było to ile? Dwa, trzy lata temu? Dwa. Masz takie dziewczyny jak grające, nie grające, nieważne. Kasia Kiedrzynek, że Ewa Pajor, dzisiaj Wolfsburg, Paulina Dudek, Paris Saint-Germain, e, Ola Sikora, jeszcze niedawno Juventus. Masz 4-5 fajnych dziewczyn, które rzeczywiście mogą stanowić koście z tej drużyny. Resztę, jak idąc na skróty, możesz obudować kilkoma rzemieślniczkami. Dobrze mówię, rzemieślniczkami. Ze dwie młodej można grać. Widzisz, jaki mam pomysł na prowadzenie drużyny. To dość i prostacki, no ale redaktor taki może być. Y Powiem tak, na pewno musimy pamiętać, że to są wszystko ludzie i każdy ma swoją historię, tak jak pierwsze nazwisko Kasia nam wypadła, bo Kasia już ponad 500 dni jest poza grą i, i, ja, i ja robię Jedna wszystko. z lepszych bramkarzek w Europie swego top czasu. Top światowy. Dla Dobrze. mnie to jest top światowy i bardzo bym chciała, żeby ona wróciła na, na swoje miejsce, bo, no bo to jest bramkarka, która rzeczywiście jeżeli będzie grała jeżeli wróci do piłki międzynarodowej, no to na pewno też fajnie gdzieś tam się pojawi taka rywalizacja naturalna, bo, bo w tej chwili co się udało zrobić, mamy 8 bramkarek. Mamy w tej chwili osiem bramkarek, z czego no wiadomo. Ale osiem na, na poziomie kadry, de reprezentacji? Osiem, które są powoływane na poziomie takim e, reprezentacyjnym. Jak to, no się, jak to się stało? No stało to się tak. Repetycję że... od Dawidziuka. E, myślę, drzenia? że też ta dobra współpraca, ale my od 2019 roku taki projekt wdrożyliśmy Goalkeeper Pro. Czyli wszystkie te bramkarki były objęte takim centralnym trochę szkoleniem na zasadzie kilka razy w roku tylko dla reprezentantek zgrupowania, między innymi trener Dawidziu, który też odpowiada za, za ten projekt. I ja myślę, że to też pokazało po pierwsze selekcję, po drugie kierunek pracy, współpracę z klubami. No i tych dziewczyn pojawiło się zdecydowanie więcej. One zaczęły też rozumieć, że są. No, poważnie traktowane, bo wiemy, że do dzisiaj jest problem z fachowcami, którzy pracują w klubach z bramkarkami. One często są pozostawione same sobie, więc tak naprawdę tylko te najbardziej zdeterminowane zostają. A dzisiaj one widzą, że jest sens, no i mamy tych bramkarek zdecydowanie więcej, ich zbudowaliśmy. No i wracając jeszcze do tych nazwisk. No... kto odkrył P Ewe Pajorty, czy Roman Jadrzak, legendarny trener Medyka Konin? Ewe Pajer odkrył Piotrek Kozłowski. Jeszcze ktoś. Czyli jej e, włefista, który A. uczył w w jej szkole. W tak? Czy gdzieś tam w e, Tak. I Piotrek przywiózł ją do Konina na moje zajęcia. Ja miałam wtedy 19 lat, pamiętam. I prowadziłam zajęcia takie dodatkowe dla zawodniczek z podstawówki, raz w tygodniu. No ja byłam piłkarką, więc one przychodziły, te najlepsze dziewczynki z każdej szkoły, które tak. gdzieś tam w Koninie grały. No i po prostu ona przyjechała na takie zajęcia. Przywiózł ją Piotrek, no, okazało się, że jest fenomenalna, ja tylko tak stałam z boku i mówię, Boże, ona ma teraz ze mną trenować i pierwsza moja myśl była taka, że rzeczywiście ja nie byłam w żaden sposób doświadczona, nie miałam jeszcze żadnej ani licencji, ani nic, już mnie nie skrzywdziła przede wszystkim. No, zgadza się. <laughs> Więc też dostała ode mnie bardzo dużo swobody w całej pracy tej, tej mojej z nią. Później, tak jak ja rozwijałam się jako trener, ona się rozwijała jako zawodniczka. Szybka, z takim węchem w polu karnym. Bo przede wszystkim ona jest takim ogólnym talentem. Tak. To jest też istotne, bo często ktoś ma... Ruchowym. Tak, ktoś ma jakąś jedną zdolność... A Ewa ma przede wszystkim ma te zdolności motoryczne. To jest coś niesamowitego, ale piłkarsko też nie powiesz, że okej, okay, no to jest ta jedna rzecz. Ona ma, wszechstronnie jest niesamowicie przygotowana. No, może można powiedzieć, że troszeczkę jeszcze ta, ta jej technika się rozwijała na, na poziomie gdzieś tam teraz latami, ale też to pokazuje, że ona się jeszcze w takim aspekcie poprawiła. Zresztą to chyba też Robert Lewandowski powiedział, że on też te aspekty techniczne jeszcze rozwinął Gdzieś po 20-tym roku życia i, i Ewy jest. No, Robert tutaj. bardzo krytyczny wobec polskiej myśli szkoleniowej. I wszystko, co zawdzięcza, kiedy się z nim tak porozmawia, to, to, to zawdzięcza niemieckiej, nie wiem, e, hiszpańskiej, no, no zagranicznej myśli myśl szkoleniowej. Czy na pewno ma też pewnie dużo takiego w sobie żalu związanego z tym, że on no, nie został odkryty tu. No tak no, Legiego, został, Legia się od... nie poznała. Nie ja został nie odkryty, grał gdzieś dookoła Warszawy, później dopiero w Poznaniu wystrzelił. No, około i... Warszawy, podoba mi się to, <noise> pod Warszawą w Pruszkowie. <noise> no między innymi, chodzi mi o to przede wszystkim, że czasami y, rzeczywiście jak nie zostaniesz odkryty, to różnie do tego podchodzisz. Y... Ewa została odkryta. Nie, no. Zdobywczyni bramki w finale Mistrzostw Europy do lat 16, pamiętam, 2017. 17. 17. Ale nie, ona nie zdobyła bramki, Kamczyk zdobyła nie, bramkę. Kamczyk, masz rację. A Ale Ewa była została gwiazdką. wybrana najlepszą zawodniczką. Była do... gwiazdką, dziś jest gwiazdą. Tak, tak. I jest na pewno. I ja powiem szczerze, że dwie rzeczy mi imponują. Jej samodyscyplina, jej chęć rozwoju niesamowita. Takie wielkie dziecko, wybiegane, pracowite. takie, takie Ale z, żywe, wielkim z wielkim talentem. Ale z wielkim talentem, bo tego by nie było, Gdyby nie ten talent, a myślę, że ona bardzo dużo zawdzięcza, mimo wszystko, yy, temu, że ona też ma dużo rodzeństwa i, i ona też w tym sporcie zespołowym się bardzo odnalazła, bo ona potrafi też ludzi dokoła wspierać, mimo tego, że ona jest indywidualistką. To dla mnie ta umiejętność, czy ta cecha jest kluczowa. Bo ona dzisiaj jest kapitanem. Ona i Paulina Dudek. To są dwie kapitanki tej drużyny. Oczywiście też inne zawodniczki czasem ubierają opaskę, bo my nie mamy także... Mówisz do niej kapitanko czy kapitanie? <noise> no mówię pani kapitan. Pani kapitan, no ładnie. Yy, ale yy, Ewa się świetnie odnalazła i to jest moje zdanie. Ona niesamowicie rozwija się jako człowiek. Bo ona musi rozmawiać dużo. Ona musi z każdą zawodniczką mieć kontakt. Ona... No po, yy, poza boiskiem oczywiście. Dokładnie, też. Na boisku nie masz czasu na gadki. Yy, ale... Ola ona tym zespołem się kieruje. Wcześniej to było tak, że Ewa była indywidualistką, a dzisiaj Ewa y, odkryła w sobie te cechy, które zawsze miała, ale nie do końca też korzystała z tego. A. Bo dzisiaj ona wie, że to jest normalne, naturalne i też już ma tyle doświadczenia i lat, że i też wie, że to ma, że ty możesz innym doradzać. A, możesz... Mi, a jak byś porównała z nią dziecko wychowane w Hiszpanii, Natalia padilla znana mi od, od dziecka mhm. i i jak gdybyś to porównała, czy tam tamta miała lepszy start? Myślą Natalii, taki bardziej, e, powiedzmy, racjonalny, zajęcia, lepszy klimat, dobrze poprowadzona w szkole, w klubie. Tu akurat trudno mi powiedzieć, czy Natalia była dobrze poprowadzona, bo. No, ale widzisz widzisz ją yy... dzisiaj, jak gra w reprezentacji u Ciebie? Natalia zawsze, yy... Natalia zawsze mi imponowała tym, że to jest. Niesamowita szybkość. Po tacie ma. Ojca, ojca dobrze znam. Ja nie widziałam go nigdy, ale z opowieści wiem, że jest tam gdzieś się ocierał Real Madryt i... i, i Drużyna juniorów B zdaje się coś takiego. Coś takiego było. Niesamowicie szybka i inteligentna. Ja kiedy ją pierwszy raz zobaczyłam, ona miała 15 lat i trenowała... Nie, miała 16 lat i trenowała od roku w Maladze. Mhm. W drugim zespole, no to, to był tylko rok. Przyjechała na zgrupowanie reprezentacji 2017 2017. Yy, ona w ogóle na początku tak przeszła troszeczkę obok, ale ja mówię, ja coś w tobie widzę. Nie wiem jeszcze do końca co, ale coś w tobie widzę, bo ta inteligencja i ta szybkość dawała mi cały czas gdzieś tam taki bodziec do tego, żeby jeszcze jej się przyglądać. Bo... Ale na szybkości możesz budować wiele rzeczy, prawda? Dokładnie i mówię, to jest twój największy atut, ale ja jeszcze muszę ciebie poobserwować, bo te dziewczyny były od niej starsze. Te, które gdzieś tam później awansowały na turniej U17 finałowy. Ten, ten właściwie jej rocznik 2002. Ale większość wtedy nie, to był rocznik 2-1, a ona była 2-2, a my mieliśmy większość dziewczyn 2-2. I pamiętam mecz z węgrami. My wygraliśmy 2-0, ona strzeliła dwie bramki, weszła w 45 minucie po przerwie, strzeliła dwie bramki. I ja wtedy tak na nią spojrzałam, mówię. No, ty będziesz grała. Ty będziesz grała w piłkę. Wtedy, wtedy już nie potrzebowałam jeszcze jednego treningu czy drugiego. Ona no, raptem przyjechała drugi raz na zgrupowanie reprezentacji. I już wtedy mówię. I została. By... Tak, już została. I ja mówię, to był 2018 rok. I, bo była w listopadzie 2017, i potem w marcu 2018 i w maju na finale mistrzostw Europy. Taki skok jakościowy, chyba też z, y, Weronika Zawistowska, prawda, kiedy przeszła do Bundesligi. Weronika na pewno, bo Weronika też jest takim typem szybkościowcem, Oj, tak. który bazuje na pewno na swoich zwodach, które ma taki fajny balans i, i yy, potrafi minąć. Także tutaj, jeśli mówimy o tym, czy u nas ktoś jeden na jeden potrafi grać, to Weronika na pewno jest takim przykładem. Dlatego gdzieś to trio takie ofensywne jest, i jest. zbudowanie tego, ja od samego początku wiedziałam też, bo one. Raź grać 4-3-3, co? Albo 3-4-3. No, 3-4-3 się zdarza, ale tak naprawdę bazujemy na 4-3-3. No, z, patrząc na te trzy zawodniczki, i później jeszcze ewentualnie też patrzysz na całą grupę, to myślę, że one się najlepiej odnajdują w takich ustawieniach, a, ale ta trójka z przodu, kiedy funkcjonują razem i kiedy mają dzień i trafimy z tym, że są trzy na boisku. Yy, no, żyjcie rywale. Ja, myśl, ja myślę, że rzeczywiście nawet z tą Holandią teraz my mieliśmy. W 70, do 70. minuty przegrywałyśmy 2-1, ale Weronika Zawistowska miała jedną sytuację, gdzie nad poprzeczką przestrzeliła, w polu karnym była i drugi była już tak gdzieś powiedzmy, też strzelała, tam rzeczywiście można było się... Może inne rozwiązanie też, ale miała jeszcze dwie sytuacje. Więc ta łatwość mimo wszystko tej współpracy, tej trójki i zdobywania przestrzeni, nawet gdzieś tam rywalizacji z tymi najlepszymi. One to mają, ale przede wszystkim one mają takie same parametry. Mhm. Więc wszystkie. Ewa jest najszybsza z tej ekipy, bo ona około 32 km na godzinę biega. U. Natalia podobnie, Weronika troszeczkę wolniej od nich, ale. Natalia jest najwyższa, no tak. Ale, no, ale około 32 gdzieś tam biegają cała trójka, więc one świetnie nie ma czegoś takiego, że jak jeszcze się potrafią zrozumieć na boisku, dobrą pozycję zająć, przestrzeń wypełnić, no to to tempo wszystko jest w timing, nie? Więc tutaj... Miałaś jeszcze kiedyś, czy miałaś Zdarzyło ci się swoją idealną jedenastkę wystawić w jakimś meczu, bo ciągle to wypada ta dziewczyna, to ta. Jak mam być szczera, no. to może inaczej idealną optymalnie udało nam się zagrać tylko w tym pierwszym meczu ze Szwecją. O, Czyli ten mój pierwszy mecz, kiedy yy, graliśmy w Łodzi na widzewie. Z Kasią Kielzynek w bramce? Z Kasią Kiedrzynek w Bramce, z Pauliną Dudek, Dudek, z Gosią Mesjasz w obronie. Yy, Ewa Pajor, Ada Achcińska, Dominika Grabowska. No ale też trzeba przyznać, że przez ten czas udało się, Natalia Padilla, ale przez ten czas też udało się odkryć kilka nazwisk, bo między innymi Klaudia Lefeld, zawodniczka Górnika Łęczna, no, to jest dziewczyna z pierwszej ligi, gdzie ona jako jedyna w takich optymalnych warunkach gra w pierwszym składzie. Czy te dziewczyny też mają taki pęd do tego, żeby. A pewno mają, no bo nie sądzę, żeby płacili w Polsce tak dobrze jak, jak na zachodzie, że pierwszy sygnał z nie wiem, z Bundesligi, z Francji, pakują się i jadą w nieznane trochę. Myślę, że różnie to bywa, bo jednak czasem ktoś woli być mistrzem podwórka i, i myśli, no tu będę zawsze dobry, a to jednak wiąże się z takim. Z taką zmianą. Zmiana to zawsze jest pewnego rodzaju znak zapytania i musisz mieć odwagę, żeby wszystko w jakiś sposób teraz ułożyć na nowo. Wiesz doskonale, że na początku będzie trudniej. I wbrew pozorom, te najlepsze piłkarki, które wyjeżdżają za granicę, nie zawsze te pierwsze kontrakty są takie, jak sobie wyobrażamy. Ona dopiero jak tą pozycję wywalczy sobie w danym klubie, to wtedy ten drugi kontrakt ma taki zrekompensatywny. Możesz podać rząd wielkości? Tak. Yy... Trudno, trudno powiedzieć, nie ile, ile, ile tak, bo to jest zróżnicowane w klubach. Ja wiem, ale mniej więcej dobra, dobra, nie wiem, napastniczka grająca bez no, w Ligę. No, dobre napastniczki, yy, no, tak za samo granie to minimum muszą mieć 10 i więcej tysięcy euro, ale 10. to nie są jakieś takie kwoty, tak. Po sto kilkadziesiąt rocznie. No, gdzieś będzie. Tyle. Na pewno ostatnio zostało to opublikowane, ile zarabiają y, piłkarki Anglii, ile zarabiają Stanów Zjednoczonych, piłkarki Sam Carey, ile zarabia, bo z tego co wiem, ona ma chyba najwyższe stawki, ale to są pieniądze przede wszystkim z kontraktów reklamowych. Ale taka Megan Rapinoe, znana, lubiana, no i trochę ekscentryczna, kapitanka reprezentacji USA, ona zdaje się wystąpiła do sądu o zrównanie zarobków, jeśli chodzi o zarabianie przez mężczyzn i przez panie. Między innymi ona, plus praktycznie cała reprezentacja, bo tam w 2019 roku, jak były Mistrzostwa Świata, to właściwie wszyscy kibice. Equal Pay USA to był Ech. główny temat przewodni całej tej imprezy. Fajnie powiedziała że Ellis, że. To było dla nich niewygodne. Ona była trenerką zatrudnioną przez federację, a piłkarki właściwie wszystkie podpisały się i dały sprawę do sądu o wyrównanie płac. Zdaje no. się, że nie wygrały. Wygrały. Znaczy, nie wygrały na początku. Na początku nie wygrały, yy, ale i tak tam zostały w jakiś sposób. Yy, ale wiem. spójrzmy na to realnie. No, 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 przy całym szacunku, kobiety nie. Nie generują takich zysków, takich przychodów z transmisji, z reklam i tak dalej, i tak dalej. Ja wiem, to jest wielka dysproporcja, nie. wielka, olbrzymia. Kiedy nawet podajesz te zarobki naszych napastniczek grających za granicą. Ale jednak no, no, bądźmy uczciwi. To, to nie jest takie zainteresowanie jak w przypadku piłki nożnej mężczyzn. Wracając do globalnie, to pewnie nie, ale mówiąc o USA, no to jednak no tak. nie, nie oszukujmy się tam trochę inaczej to wygląda. Tak, tam, tam grają głównie dziewczynki, yy. bo faceci chłopaki idą do, nie wiem, basebala. Albo futbol amerykański, do futbolu amerykańskiego tak. do, do, do czegoś yy. to do końca nie rozumiem, no. Ale... <laughs> A tutaj, tu, tu mamy taką sytuację, że yy, one chciały zrównania tych płac i one są czterokrotnymi mistrzyniami świata. Panowie do tej pory najlepszy wynik to jest wyjście z grupy. Nie ma o czym problemu. Albo Dziewczyny w Stanach grają po prostu dobrą piłkę. Świetnie. Tak, w pierwszej kolejności wybiera się soccer bo, soccer. bo oni tak mówią i, i to jest... Ale wiesz, to była decyzja federacji, nie wiem, rządu, ministerstwa młodzieży, żeby dziewczynki grały w piłkę nożną. O. Na pewno Amerykanie wprowadzili jedną fantastyczną rzecz w latach 70., która moim zdaniem powinna być przeniesiona na każdy kraj. E, finansowanie uczelni zrównało się, jeśli chodzi na wydatki w sporcie zarówno mężczyzn, jak i kobiet. To spowodowało, że w następnych 20 latach Stany Zjednoczone stały się potęgą właściwie we wszystkich dyscyplinach sportowych. I Absolutnie. to było tylko to, wyrównanie finansowania sportu. I bez względu na to, że kobiety nie generowały tych fantastycznych tych, że mniejsze zainteresowanie było i tak no to jedna ustawa czy jedna decyzja spowodowała, że w kolejnych latach, no z całym szacunkiem, ale zaczęły ale to... Można robić. powiedzieć, że jest tam piłka zawodowa kobiet? Tak, jest. No, no trzeba powiedzieć, że Liga Angielska też jest zawodowa. Trzeba powiedzieć, że w większości yy, w Bundeslidze też gra się zawodowo i że w Polsce też gramy zawodowo, no bo jednak najlepsze kluby yy, podpisując kontrakty z zawodniczkami, no nie pozwalają na to, żeby dodatkowo pracowały. A powiedz mi, gdybyś była selekcjonerką reprezentacji Polski i masz taką aferę, do której wracam, Bydgoszcz, tak? Spóźnia się kilka godzin samolot. Dziewczyny są rozdrażnione, złe. Kasia Kiedrzynek, jak to mówił kiedyś o niej prezes Zboniak główna szefowa związków zawodowych. Protestuje, obdzwania media i zrobił, ja wie, wtedy pamiętam, byłem wtedy w związku, no dostaliśmy mocno w łeb. Jak nie mogliśmy wysłać na mecz eliminacyjny samolotem czarterowym. Z różnych względów nie mogliśmy, bo, 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 bo gdybyśmy mogli, to byśmy wysłali. No to ja wiem, że mówię w tej chwili w Bania Luki, ale, ale tak wyszło. No dobra, coś się stało i wtedy strasznie, strasznie do nas strzelano, do, do związku, że nie zadbano o czarter, o dziewczyny, siedziały na lotnisku kilka godzin. No, między nami to się zdarza, no, ale to nie wynikało z tego, że ktoś Akurat tamta ekipa zrobiła sporo dla piłki kobiecej, o tym najlepiej wiesz. To nie zdarzyło się to, na zasadzie a tam babę wytrzymają. Natomiast bramkarka tam zrobiła duże halo. Ma, myśl, widzę w niej jakąś przyszłą menedżerkę, prezeskę albo nie wiem, co najmniej selekcjonerkę. Myślę, że Kasia potrafi walczyć. No tak, to na pewno. Potrafi walczyć i potrafi też mówić co myśli. Ona ma jednak taką odwagę do tego, żeby wychodzić poza schemat i jednak nie będzie. No, Zamiatać pod dywan czegoś. Na pewno nie. I też ma, ona ma poczucie własnej wartości. Nie obawia się, że ktoś na nią krzywo spojrzy. Jeśli zrobi to. Nie, no, gra w, tam, w renomowanym to... klubie, grała. No. Tak, ale ja, myśl też gra, no. ja myślę, że w całej tej sytuacji. Ja skorzystałam na tym, bo jednak e, rozmawiając z prezesem e, Bońkiem, przy mojej pierwszej, gdzieś tam moją listę życzeń, E, rozwinęłam, to w pierwszej kolejności sam powiedział, i czartery będą. <laughs> czartery, Brawo ty, <laughs> żeby, Czartery będą, mówi, ja sobie nie wyobrażam, żebyście, żebyście nie latały czarterami. Tutaj wszystko jest, my chcemy inwestować. Ale więc do reprezentacji Polski. Czy one też mają takie wymagania, jak, jak słynna Megan Rafi? ja nie mówię o zrównaniu z zarobkami, no bo trudno Lewendowskiemu dorównać, nie? Ale e, nie wiem, brakuje im czegoś, na przykład napisów na koszulkach. Mają takie problemy? Kwestia hotelu. Gwiazdek. Myślę, że my dzisiaj to już wszystko mamy ogarnięte. To, co tutaj gdzieś tam zaznaczyłeś, że to przez wiele lat się tworzyło, no bo jednak jak każda epoka coś nowego ma przynieść, wnieść i tak dalej, to dzisiaj... No już dawno wyszłyście z piwnic. No to może Dokładnie, to zacznijmy od tego. Teraz zapewnienie tych standardów hotelowo, organizacyjno, boiskowo i tak dalej, no no dzisiaj chyba nie możemy w ogóle dyskutować na ten temat. To są reprezentantki polskie grające, tak zresztą jak zaznaczyłeś Paris Saint-Germain, Wolfsburg, Dion, Juventus. Tak. No, w tej chwili mamy no, 18 dziewczyn grających w zagranicznych klubach, tak? czyli yy, one też znają wyższe standardy pracy, dlatego nie, nie mogą... Przyjeżdżając na zgrupowanie tych standardów, mieć innych. Z drugiej strony, my też próbujemy wszystko ulepszać za każdym razem, bo to nie chodzi tylko o standardy, bo my czasami też możemy spać. W... W, w hotelu, który ma mniej gwiazdek, to nie, nie chodzi o to, ale mamy standardy, które mają być zapewnione dla grupy, bo wiadomo, my mamy y, bardzo duże wymagania pod kątem y, odżywiania, suplementacji. Ja mam na pewno bzika na tym punkcie, dlatego nasza dietety. No swoje przeszłość. Możliwe, a to możliwe, że to z tego wynika, ale z drugiej strony ja też wiem, jak ciężko pracują dziewczyny na zgrupowaniach, mimo tego, że treningów jest mniej. Jaka to jest różnica pomiędzy też często, nawet że grają w szóstym czy siódmym zespole ligi francuskiej czy Bundesligi przyjeżdżając na mecz międzynarodowy. Dzisiaj w piłce kobiecej poziom międzynarodowy jest wyższy niż poziom klubowy i no trzeba zdać sobie sprawę z tego, że poza klubami, które grają w Lidze Mistrzyń od ćwierćfinału do finału, no reszta klubów ma bardzo różne standardy. Ale wiesz, jesteś trochę jako selekcjonerka, pracowniczka Federacji jesteś w takiej dziwnej sytuacji, bo masz problem zawiniony, powiedzmy, przez Federację, a tu Ci drużyna ciśnie. Jesteś drużyną czy z Federacją wtedy? Ja powiem szczerze, że w momencie, kiedy ja zaczęłam pracę, y, to pewne standardy zostały wprowadzone. Ja wiem, nie się... ja, bo, bo chodzi też o to, żeby zapobiegać takim sytuacjom. Ja sobie na przykład nie wyobrażam, że dzisiaj y, mam dwie nogi i stoję w ten sposób i nie wiem, gdzie, <gdzie>, gdzie ruszyć. Gdzie, gdzie ruszyć, tak. I pamiętam też swoją rozmowę z prezesem Kuleszą, który dzisiaj y, pełni funkcję prezesa Polskiego Związku Piłki Nożnej i w styczniu rok temu spotkaliśmy się i ja zapytałam prezesa. Ta, czy te wszystkie rzeczy kontynuujemy. Powiedział tak jak najbardziej. Nie, nie pozwolę, żebyśmy zeszli poniżej jakiegoś poziomu. Poza tym jesteśmy stale jako Polska, jako federacja naciskani przez UEFA, żebyśmy tu zaczęli rozwijać piłkę nożną. Bo w tej chwili wiadomo, że robimy to lepiej jako, jako Polska, ale wiele razy rozmawialiśmy, brakuje nam w sekcji piłki kobiecej, w takich firmach, akurat Lech ma, nie? Męski, Le ale męskie. Rzeczywiście mecz Legia-Wisła czy Legia-Lech yy, kobiet no, to jest piękny afisz, jak mówią Francuzi, na który warto przyjść zobaczyć ta, ta, taki mecz, bo przy całym szacunku klub, yy, no, nie będę wymieniał, no, bo się obrazi Roman, no, jednak jednak takiego marketingowego ani wizerunkowego poruszenia nie wprowadzi. To jest, myślę, że już chyba ostatnia rzeczy, która została do wprowadzenia, ale ja wbrew pozorom nie nazwę tego organizacyjnie, a mentalnie Aha. do naszej piłki, bo moim zdaniem yy... Cały czas jest ta blokada mentalna u niektórych prezesów Panów. albo tak, bo to jest jednak to są pewne pieniądze, które trzeba przenieść z... tej... tak, tu. Tak. Tutaj czasem myślisz w ten sposób, okej, okay, no może my, byśmy zdobyli mistrzostwo Polski, ale to kosztuje tyle, co ten piłkarz plus jego pensja, więc pewne rzeczy są cały czas analizowane w taki sposób. Natomiast myślę, że już jest yy, duża poprawa, bo zobaczmy, Śląsk Wrocław był pierwszy. Śląsk-Wrocław był pierwszy. Dzisiaj mamy, mówię o ekstraklasowych klubach. Dzisiaj mamy jeszcze yy, Pogoń Szczecin. I Pogoń Szczecin rzeczywiście yy, patrząc na to z boku, yy, zainwestowała w drużynę dziewczyn. To jak pracują, yy, to z tego co wiem od prezesa Buryty, który został jakby w strukturze i zajmuje się sekcją kobiet. Jak zainwestowano w to, więc to jest, cały czas ma taki pozytywny odbiór. Więc to pokazuje, że Czasem potrzeba innego spojrzenia na to i poszukania w tym produktu, innego produktu niż tylko finansowy, bo rzeczywiście ciężko będzie znaleźć w tym pieniądze, ale z drugiej strony musimy pamiętać, że zwiększenie liczby kibiców, bo to inna grupa ludzi przyjdzie zwiększenie, czy w ogóle piłkarki, które się nowe pojawią, to są ich rodzice, to są ich w ogóle tam znajomi i tak dalej. Czyli ty zyskujesz do klubu kolejnych swoich i kibiców i płatników i, i cokolwiek, bo to tak trzeba o tym myśleć. Z drugiej strony jeżeli mówimy o marketingu jakichś sponsorach, no dzisiaj żeby przyciągnąć markę kobiecą no to przyciągniesz do drużyny kobiecej, a nie męskiej. No tak. I, I to jeżeli myślisz w ten sposób, znajdziesz wiele punktów zaczepienia, które są w stanie tobie zacząć zarabiać albo kulturowo i społecznie mieć wpływ na zmianę postrzegania I, drużyny. Popatrz, jakie piękne przyspieszenie tych pięknych rzeczy, o których mówiłaś, pięknie, byłoby przyznanie Polsce mistrzostw Europy, prawda? To nie wyszło, dostała to Szwajcaria, wśród różnych. Yy, Mniej lub bardziej sensacyjnych, bardziej logicznych argumentów było to, że Polska ma piękne stadiony, piękną bazę, hotele, lotniska, wszystko, ale nie zapełni trybun, prawda? Że, że, że te nasze stadiony są, jakby można powiedzieć, za duże na tę klientelę, która przyjdzie oglądać repre reprezentacje kobiece. I tak i nie, bo my też jesteśmy takimi kibicami trochę jak coś się dzieje, to idziemy. Czyli taka grupa społeczna też jest. Tak <laughs> to jest, jest takie pospolite różenie i, i ten stadion się wypełnia. Tak, tak. my lubimy, lubimy wielkie. Ta, lubimy imprezy, wydarzenia. lubimy wydarzenia, więc, więc na pewno się ci kibice pojawiają. Z drugiej strony ja też. Mieliśmy przykład pierwszego meczu eliminacji Mistrzostw Świata w Gdańsku. Okej, okay, przyszło. Nieco ponad 8 tysięcy kibiców, no ale 15 tysięcy biletów było rozdanych, więc ta pogoda, która była w Gdańsku, to akurat padał deszcz i było dosyć zimno, więc, więc to spowodowało ja pewnie. patrzysz na Wembley pełne. Oj, mój Boże. Ale Wembley rzeczywiście przyciągnęło 87 tysięcy. Ja byłam na finale, więc. To jest coś niesamowitego, też kto tam był. na O tym nie miałaś? Filmie, ale... do, dziś, do dziś to cię trzyma, co? <laughs> no myślę, że tak, bo, bo byłam też pod ogromnym wrażeniem, jak ci wszyscy ludzie typu aktorzy. Yy... Celebryci. Tak, i, bo akurat byłam w takim sektorze, gdzie ja lubię siedzieć po cichu i mecz oglądać. A ta cała ekipa tam skakała, wydzierała no się. Nie trafiłaś do jakiejś loży. W... No się no, <laughs> <Ale Hugh> Grandy... <laughs> <Hugh laughs> siedział blisko z Beckhamem? No nie było, bekhama, była, ale była. Koleżanki i koleżanki żony były. A, ze Spice Girls? Tak, więc Spice Girls tam siedziała, zbiegały Mel z tą Gary gdzieś tam. Wiesz, co, co. O, Ale to nawet nie o to chodzi. Ja też patrzyłam na te reakcje tych ludzi, bo obok mnie był, byli przedstawiciele DFB. Był też jeszcze wtedy chyba Oliver Birchow jako dyrektor sportowy. Dyrektor, tak, był dyrektorem wtedy. E, więc jak oni reagowali na grę zespołu. Oni po prostu, no, widać, że to były te emocje. I ja myślę, że jeżeli właśnie przychodzisz na, na stadion i widzisz coś takiego, no to ty później mówisz, OK, ja chcę mieć to samo w Polsce. Marzenia, marzenia się muszą spełniać. I... Oczywiście, no jeśli zobaczysz to, to mówisz, ja też mogę, no. Chcesz to powtórzyć, przynajmniej na narodowym. Dzisiaj, jak 50 tysięcy przyszło, no byłoby piękny wynik. Ale ja myślę, że to też nie jest problem, bo my zapominamy o jednej rzeczy, która jest argumentem świetnym, który za, nas, za nami przemawia. Jesteśmy w centrum Europy, i wszyscy mają do nas blisko i tanio. I dojadą. Dojadą. To, co się działo w Anglii, mimo tego, że trzeba przylecieć, mimo tego, że też te stadiony były trochę oddalone od siebie, no, no tak. bo ja, ja jechałam z Manchesteru do Southampton yy, 3,5 godziny jechałam, więc to naprawdę nie jest blisko. Ale lewą stroną, czy? Tak. Nie <noise> wierzę, jak, jak ci poszło? <noise> no, miałam nawigację w postaci moich asystentów. Zjem się z pociągiem w ogóle. Nie, nie. Po, pociąg bym wybrał. Ja też się spociłam, bo y, to było z lewej strony, a do tego była manualna. Aha. A ja w automacie, ja, mówię, ja się nie znam, ja mam biegi zmieniać, no ale poszło. No, udało się. Ale w każdym bądź razie były oddalone od siebie daleko. Natomiast. Te miasteczka, czy jak to się nazywa, te fanzony wypełnione, y, ludzi pełno. Y, ja powiem szczerze, że to naprawdę było piłkarskie święto. Trudno będzie to powtórzyć, bo Anglia... Gdykolwiek. Dokładnie, bo Anglia to jest no, miejsce, gdzie wszyscy kochają piłkę i to już nie ma znaczenia, kto w nią gra, kochają i tyle. Ja też wiem, że Szwajcaria to jest dom FIFA, dom UEFA, zasłużona federacja, ale nie widzę jakiegoś tam wielkiego poruszenia i szaleństwa Jedyna Natalia Bida z się ucieszy, bo, to, bo tam gra na co dzień. Tak, w serwel, więc będzie miała blisko. Chociaż nie wiadomo, czy jeszcze będzie grała, bo z tego co tam rozmawiałyśmy, to rzeczywiście ona też jakieś... Ma zapytania? No pozycje się pojawiają. Jest, no teraz jest czołową strzelczynią swojej ligi, właściwie w każdym meczu strzela. To no jest to zawodniczka o dużym potencjale więc... i ciągle młoda. No, 2002 rocznik, więc ciągle młoda, więc na pewno. Jak moja córka, tylko moja córka nie gra w piłkę. Na pewno ktoś zadzwoni. Ach, do, 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 do Natalii oczywiście. Do Natalii, no, do córki nie wiem, ale. Nie, no, mam nadzieję, że. Nie, nie, córka, dusza artystyczna, nie? Raczej. raczej, raczej... No podobnie, no, ta tworzy na boisku tutaj jest. No, prawie, kreacja jest może niepodobna, ale jest. Ale nie obawiałabym się o kibiców, bo też przyjechaliby z zagranicy licznie. I patrząc na to, to był też rekord frekwencji, padł na stadionach. Pamiętam sytuację z meczu ćwierćfinałowego Anglia-Hiszpania, bo to było Milton Keynes i... Nie wiem do końca, ile tam wchodzi kibiców, no mało. I te 10 czy 20, czy 40 nawet tysięcy kibiców pod stadionem Jest było wściekłych, bo po prostu, dlaczego na takim stadionie zrobiliście nam nie ten nie ćwierćfinał? Nie dostali się do... Y Wszyscy po prostu no nie, nie mogli wejść, nie było biletów za mały stadion. Mhm, mm mm -hmm. jest, jest to wspominać. No, A... Fajna, fajna impreza. Jak obserwujesz Megan rafinowe, które wychodzi poza. Takie wymiary zwykłej piłkarki, no niezwykłej kapitanki reprezentacji Stanów Zjednoczonych. No ona Jak trzeba, to opluje Trumpa i wystąpi do, do sądu o pieniążki, jest ambasadorem LGBT i tak dalej. I tak dalej. No to, to, to prawdziwa osobowość, to coś więcej niż dziewczyna, która prowadzi drużynę do, do, do zwycięstw. Trzeba przyznać, że ona też przez lata ewaluowała. To, to nie jest tak, że ona zawsze taka była. Miała taką duszę. Puntowniczki, yy, co? Puntowniczki, jakaś taka rebeliantka, może trochę. <laughs> yy, na pewno ona w momencie, kiedy zdobyła yy, w Stanach taką pozycję, Ikony piłki, bo przedtem była Ebi Łombak, przedtem była nawet Carly Lloyd, Ech. wyżej ceniona. Alex Morgan cały czas przecież to jest, ma swoją lalkę Barbie, nawet, więc. O, ogólnie... Alex Morgan nie wiedziała. Alex Morgan nie wiem, czy nie zarabia więcej niż Rapino, ale. Dlatego Rapino walcz. <laughs> Natomiast do czego zmierzam? Ona powiedziała takie fajne słowa, no. Różnie mogą być interpretowane, ale powiedziała, że skoro ma już taką pozycję w piłce, w sporcie, to ona jest głosem wielu kobiet, wielu środowisk i czuje... W so ale jej coming out LGBT nastąpił już w momencie, kiedy była kapitanką czy wcześniej? trudno mi powiedzieć bo ja nie akurat tego obszaru jej działalności aż tak bardzo nie śledzę. Natomiast myślę, że wcześniej. Mm -hmm. Myślę, że wcześniej nie miała z tym problemu, mm -hmm. żeby mówić głośno co myśli, co czuje i, i jak życie postrzega. Natomiast w tej całej wypowiedzi, narracji było coś takiego, że skoro ja dzisiaj jestem silną osobowością, to mogę wam wszystkim być waszym głosem. A. To tak wybrzmiewało gdzieś, mogę być waszym głosem. Taki głos ludu. Tak. I, no, głos kobiet. I, to... I w jakiś sposób to no, jest takim głosem, bo jednak... Yy... A, takie szokujące do zdjęcia, gdzie akty swoje razem chyba z partnerką czy, czy, czy z żoną, nie wiem jaki, jaki tam jest to układ, na, na, na pierwszej stronie Sport Illustrated albo innego poczytnego magazynu? Ja powiem tak, no na pewno lubi też być kontrowersyjna, bo. A nawet szokować czasami. Bo to przyciąga, bo to przyciąga obserwatorów, to też. No to też pewnie w jakiś sposób daje fokus na, na problem. No bo to jest trochę problem, że jednak ludzie w XXI wieku, tak jak mówi Rapino, no nie powinni się ukrywać ze swoimi referencjami. Tak jest. Bo każdy powiedzmy jest każdy powinien mieć oczywiście swój kodeks moralny i nie oceniamy tutaj za to kogo kochasz, a jakim jesteś człowiekiem, więc. Absolutnie. Więc ona moim zdaniem głosi raczej takie tezy, a nie na zasadzie y, jakiegoś przeciągania, która strona jest lepsza czy gorsza. Absolutnie. Tylko bardziej to ma taki pozytywny. A często jesteś pytana czy nagabywana o te środowiska, które reprezentuje Megan? E, raz bo... w roku. Kiedy? Raz w roku, bo zazwyczaj pytań dostaję dużo, ale raz w roku odpowiadam. <laughs> no to jest ten czas, no. Teraz o. tak, teraz jest ten czas. Nie, no żartuję oczywiście. Myślę, że dla ludzi jest to ciekawy temat. Zupełnie nie wiem dlaczego. No, ale... Bezstanie jest sensacji, ale wielu, wielu ludzi pyta, bo, bo jest zrozumiałe, że, 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 że to jest coś takiego. W temacie reprezentacji można pytać, trzeba odpowiedzieć. W temacie reprezentacji pytać o... No, o. no, LGBT. Jakie mamy podejście, czy. Jak to widzisz? Ja jestem człowiekiem bardzo tolerancyjnym. Jestem człowiekiem, który jest też. Ja powiem tak, ja jestem raczej religijnym człowiekiem. Ja wierzę w Boga. I tam jest coś takiego napisane w tych wszystkich mądrych księgach, że trzeba szanować swojego bliźniego. Trzeba go dobrze traktować. Trzeba. To jest przede wszystkim drugi człowiek. I drugą osobę trzeba traktować tak, jak ty będziesz chciał być traktowany. Trzeba ludzi szanować, bez względu na to, kim są, skąd są i w co wierzą, albo kogo kochają. I ja wychodzę z założenia, bo zawsze miałam w życiu bardzo dużo swobody. Nikt mnie nigdy niczym nie ograniczał. Czyli całe to demokratyczne środowisko, które miałam stworzone od dziecka do. To teraz można demokratyczne. powiedzieć demokratyczne, wolnościowe może nawet. Ja używam słowa demokratyczne, bo yy... liberalne. <laughs> Też. Dlaczego? No yy... są czasem takie rzeczy, że prze... są takie momenty, że przegrasz, bo twój głos nie będzie najważniejszy. Yy... Ale ten ktoś cię wysłucha i ktoś będzie szanował to co ty mówisz. Mi tego brakuje, tego szacunku w rozmowie, tego słuchania ludzi do końca, bo wychodzę też z założenia, że musimy stwarzać ludziom warunki do rozwoju, patrząc przez pryzmat ich osobowości, umiejętności i tego, co mają do przekazania. Jeśli są to dobrzy ludzie, to nie szukajmy innych yy, zaprzeczników albo, nie wiem, nawet, nawet tu sytuacja, czym się różni człowiek, który. Yy, kocha kobiety albo kocha mężczyzn. Czym się różni? To jest natura ludzka, no natury nie oszukasz. Jeszcze nie. bardziej ty jako trener interesujecie jego postawę jako sportowca na boisku. Tak. Wypełnianie poleceń, wypełnianie założeń taktycznych. To, 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 to nie ma tego znaczenia. To, to... Ja kiedyś powiedziałam tylko swoim zawodniczkom, że fajnie, jeśli znam waszych partnerów, fajnie, jeśli mogę z nimi czasem usiąść, porozmawiać, bo ja dzięki temu wiem... Czy wy jesteście szczęśliwe, bo, bo. Za chwilę powiesz, że śledzisz ich na trzy. Nie, w życiu, w życiu nie śledzę. To chodzi bardziej o to, że yy, nie lubię, kiedy życie prywatne ma wpływ na to, co się dzieje na boisku. A, boisko jest bo boisko. To boisko tak i. i ja tylko wtedy, jakby ingeruję w cokolwiek, jeśli wiem, że to coś może zakłócić formę sportową, formę. Regulamin zgrupowania. Tak, dokładnie, bo mamy zasady, mamy reguły. Jeżeli będziemy ich przestrzegać, bo jesteśmy dorosłymi ludźmi, to będzie dobrze. Ale jeżeli ich nie przestrzegamy, to wszyscy wiedzą, że ponoszą konsekwencje, mhm. wiedzą jakie to są konsekwencje. I dlatego, jak znasz czasem partnera, partnerkę, jakkolwiek to nazwać całą sytuację, to też jest ci łatwiej rozmawiać. A moim zdaniem nie można nie rozmawiać. Trzeba rozmawiać o tych rzeczach. I... No tak, nie możesz to ingerować, ale no, mówiąc wprost, lubisz wiedzieć, kto w jakiejś sytuacji, bo to, to też może pójść na formę sportową, na zachowanie. Czy ja lubię wiedzieć? Ja lubię pokazywać, że jest u mnie e, pełna akceptacja na Twoje życie, ale chcę, e, żebyś zawsze była przygotowana do gry. To jest najważniejsze. A akceptacja jest czymś istotnym też w sporcie kobiet, bo jeśli ludzie czują, że są zaakceptowani, jeżeli wiedzą, że e, tych szanujesz. Oni nie mają z tyłu głowy jakichś takich e, dziwnych demonów, typu: e, A co ona sobie o mnie pomyśli? Albo może za dużo jest tego myślenia. No nie, niech czują się swobodnie. W ogóle, tak jak powiedziałam na początku, w ogóle chyba zaczęliśmy rozmowę nawet od tego. Ludzie muszą czuć się swobodnie, żeby podejmować najlepsze decyzje w danym momencie, żeby się rozwijać na miarę potencjału i żeby czuli, że mogą. Tak, tak, to, to jest najważniejsze. A, a mają wyjść na boisku, dać siebie wszystko. Tak, jeśli mają dać siebie wszystko, to muszą wiedzieć, że ty ich akceptujesz. Może głupio zabrzmi, ale czy szatnia damska różni od takiej szatni męskiej po przegranym meczu? Lament, płacz, nie wiem. Yy, jak reagują? W szatni męskiej pewnie nie byłaś po meczu, ale no mogli ci opowiedzieć. <laughs> nie wiem, czy nie była, może i była. <laughs> no może była, to no. <laughs> twoja tajemnica. <laughs> ty... To zależy, jak do tego się podchodzi. Ja w ogóle y, staram się wyeliminować emocje. Dlatego... Ale emocje kiedy? No? Po meczu? Bardzo dużo rozmawiamy. Ale to musi puścić. Musi stres, puścić, to ale, ale to jest coś innego, bo zależy, jak pompujesz każdą sytuację. My jesteśmy mistrzami świata w rysowaniu wielkich obrazów. Nic. Oj, balonów to ty jesteś... Tak, nie, nie cierpię tego. Po pierwsze, mecz można wygrać, przegrać i zremisować. Kazimierz Górski, dzieła wybrane tą pierwszy. Dlaczego był wybitny? Bo mówił o prostych rzeczach w sposób naturalny i, i, i w nie wierzył. Tak. E, co jest istotne? Jeżeli powiesz, że wy, wygrałeś, bo wynika to z tego, z tego, z tego, no to ty się cieszysz, bo wiesz z czego to wynika. Jeżeli przegrasz, bo coś nie wyszło z tego i z tego powodu, to ty wiesz, że przegrałeś, bo znasz powody tej porażki i... To jest kluczowe. Natomiast ja, powiem szczerze, zdziwiłabym się bardzo raz tylko widziałam mu zawodniczek, jak rzeczywiście przegrałyśmy z Belgią. No i to była smutna szatnia. Ale to była bardzo smutna szatnia. To nie była szatnia taka, gdzie... Rozpaczona, pełna łez. To, to nie było nawet takiego wnerwienia. To co, przygnębienie. To było przygnębienie. To Aha. była pierwszy raz taka szatnia, której ja nie chciałam oglądać. Bo ta szatnia wiedziała, że... My mieliśmy problemy w ogóle, żeby się do tego meczu przygotować. Te powołania nie były takie też personalnie pełne. Z drugiej strony COVID nam wszystko pomieszał, bo nie mogliśmy trenować. W ogóle te przepisy się zmieniały codziennie. W Belgii były inne, w Polsce były inne. Te, co były zaszczep... co? Tak, te, co były zaszczepione, to okej, okay, trenują te, co nie, to nie trenują. W pewnym momencie w 10 wyszliśmy na trening i to w ogóle było takie zgrupowanie, które zarządzać tym, co można na przyszłość. Jakby mieć fajne doświadczenie żeby wiedzieć, jak się w tym nie pogubić. I to było widać, my tam przegraliśmy 4 do 0, z czego strzeliliśmy 3 bramki, bo tak to można nazwać sobie. sobie. Jedna rzeczywiście samobójcza z nazwy, a trzy po takich naszych błędach, no, które wiadomo, no, wystawiasz przeciwnikowi, on strzela. I to była smutna szatnia, bo my byłyśmy świadome, że to my przegrałyśmy, a nie one wygrały. Och, tak, to najgorzej. I to było duże rozczarowanie, i to było to rozczarowanie czuć. Yy, ale ja też wtedy z dziewczynami rozmawiałam w ten sposób: jeśli znamy to uczucie, to zróbmy wszystko, żeby nigdy więcej tego nie doświadczyć. I nie ma co, ja w ogóle zawsze nie. Ja nie rozpamiętuję w ogóle. Jak, irytuje mnie. To taka narracja znowu budowana do tych porażek. Nie, krótko, przegraliśmy do widzenia, koniec. Idziemy dalej. Idziemy dalej. I nie płaczcie Wybieramy mnie... przyszłość, jak mawiał pewien polityk. No oczywiście, patrzcie zawsze do przodu. Cel jest zawsze przed nami. Yy, bo mecz można rzeczywiście przegrać, ale jeżeli masz poczucie, że dałeś z siebie wszystko i wiesz, że dzisiaj przeciwnik był lepszy, a my musimy jeszcze w tym i w tym obszarze dalej pracować, no to po prostu będziemy to robić. Jak odreagowały po meczu? Belgia, kraina dobrego piwa? Poszło w tym kierunku? Nie, 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 nie. Ja ufam swojej drużynie, mam świadomość. Ale ja nie mówię, żeby poszły w długą, no tylko ja mam świadomość, że w, w Polsce trochę inaczej wygląda kultura picia. My mamy na pewno dwa momenty w roku, które nazywamy zakończeniem jakby jakiegoś etapu pracy i zakończeniem na przykład kwalifikacji i tak dalej, więc mogę powiedzieć, że po tym meczu było zakończenie rundy. To był też okres taki, że to był grudzień, więc zrobiliśmy sobie taką ala taką Wigilię. No i rzeczywiście do wyboru była albo lampka wina, albo belgijskie piwo. I na tym się skończyło, bo ja też wychodzę z... Ja wierzę w to, że pić trzeba nauczyć. Pić? No, od, od dziecka powinieneś też mieć taką świadomość, że... Bo u nas to jest temat tabu. Dlaczego nie możesz y, usiąść, nie wiem, z rodzicami i oni nauczą ciebie, jak korzystać z tego? Znam różnych rodziców, wiesz, niektórzy mogą cię aż za bardzo nauczyć. Ale ja mówię o takich y, osobach, które mają lat... Kontrolę nad tym. Tak, to bardziej mi chodzi o tą kontrolę. To nie chodzi o to, że... No Podsuwasz im, im dobre piwo czerw... wino czerwone, białe, nie wiem. No, jakiś... uczysz nawet. Napij To, to ktoś... jest do ryby, to jest do mięsa czerwonego. To jest do gadki. To jest woda. <laughs> yy, o co mi chodzi? O to mi chodzi, że. Yy kultura spożywania alkoholu w naszym kraju jest inna niż w innych krajach. No to prawda. I nie jest grzechem napić się lampki wina. Grzechem jest napić się butelki i nie wiedzieć, jak się nazywam. O, e, tego nie... Dlatego nie to są, ja nie są grzeczne dziewczyny te twoje. Nie wid A, czy są Zawsze. grzeczne, zaraz, zaraz się okażę. Na boisku mają być... Yy, na, na boisku mają być niegrzeczne, na boisku mają być bezczelne i na boisku mają wiedzieć, czego chcą. I o, właśnie. ja im jakby w naszej narracji, w narracji mojego sztabu, bo ja nie ukrywam, że mój sztab to też są fantastyczni ludzie. Staramy się przekazywać to bądź sobą, ale nie masz czuć respektu przed nikim. Nie jesteśmy o nikogo gorsi. To, że dzisiaj przegraliśmy, to nie znaczy, że, że my jesteśmy inaczej. To jest lekcja dla nas, bo jeszcze nie jesteśmy wystarczająco dobrzy, żeby wygrać. Absolutnie. Ale w żaden sposób. Nie szukaj winy w kimś innym. Popatrz na siebie, popatrz czy nasze y, działania y, działały czy nie, albo gdzie musimy się jeszcze poprawić. Natomiast y, zawsze musisz mieć cel przed sobą. To już powtarzam się, ale, ale cel jest przed nami, trzeba wszystko brać na chłodno. Kiedy patrzysz na, na, na reprezentacje, nie tylko te najlepsze z uef -y dominują kobiety na ławkach trenerskich, prawda? W reprezentacjach kobiet. To, to, to się bardzo zmieniło. Ze zdziwieniem oglądałem chyba. Mężczyznę, tak? Na, na ławce rezerwowych. Jonker. Jonker. E I Holandii. Holandia tak wyemancypowana, tak mająca wiele doświadczeń w rozwoju i piłki kobiecej, i w ogóle piłki jako takiej, e i tak ogólnie rozumianego rozwoju społecznego. Nagle stawiają faceta. To, to, to jest dość nienormalne, chyba, bo najlepsze drużyny mają, mają panie na ławkach rezerwowych. Ja myślę, że to też jest sytuacja związana z Sariną Wigman, bo Sarina o. Wigman była wielką osobowością, wyrosła też na wielką osobowość w Holandii: Wicemistrzostwo Świata i Mistrzostwo Europy w 2017. Po odejściu Sariny ciężko ją zastąpić kimkolwiek. Więc tutaj poszukiwania najpierw ograniczały się do rynku amerykańskiego, więc była tam chwila taka, nie wiem jak to nazwać nawet. Próbowali czegoś innego i był trener ze Stanów Zjednoczonych, bardzo krótko pracował i teraz jest trener Jonkar. Myślę, że to jest spowodowane tym, że żeby ściągnąć tak topową trenerkę, bo Anglicy ściągnęli Sarinę. Pia Unhage jest w Brazylii. Także patrząc na te nazwiska, no Kreta teraz ją Renard zastąpił. Mm -hmm. Czyli ten trener z Arabii Saudyjskiej. Ale patrząc też przez pryzmat pewnych nazwisk, Holendrzy raczej nie będą chcieli ściągnąć wielkiej trenerki z zagranicy. Będą szukali u siebie. Bo oni są Holendrami, oni mają swoją tak. filozofię i tak dalej, więc szukają. Zachwyceni sobą, swojem tak, Więc to musi być Holenderka. I podejrzewam, że dzisiaj jest im bardzo ciężko zastąpić Sarinę jakąkolwiek trenerką. Nie doczekali się drugiej Sariny, więc na razie idą w kierunku mężczyzn. Ale podejrzewam, że jak tylko pojawiłaby się druga Sarina, to bardzo szybko by wrócili w tym, do tego samego. A jak Ci się pod, pod, podobają na razie próby, bo niezbyt często to wynika, kiedy mecze mężczyzn prowadzi kobieta. Dają sobie radę? A to się gdzieś zdarza? Chyba gdzieś widziałem niedawno. No zdarza się powiedzmy, no Corin o której mówię właśnie. Clamą tam chyba dwa, trzy sezony. Ja myślę, że Corin to się bardziej nadawała do tych facetów niż czasem do kobiet, bo to jest była kapitan reprezentacji, jest silna osobowość. Nawet konie jak staniesz to. To bić od niej taką charyzmą. Aurę. Tak, ma taką czuć. aurę, bardzo silną. Do tego jest jeszcze taka y, somatycznie y, wysoka kobieta, dobrze zbudowana, więc robi wrażenie. I, i, I myślę, że ona świetnie sobie radziła z ławką i z, na ławce w drużynie męskiej, ale, ale to tam też jej cała kariera została zbudowana na tym, w tym klubie, że przyszedł prezes, któremu nie wyszło z Heleną Gomez i. Helena Portugalka, która w tym samym klubie, teraz jest w Leverkusen, też w dziale męskim scoutingu pracuje. Chciał mieć koniecznie kobietę. Nie wiem, jak ten prezes się nazywa, ale, czy on jeszcze tam jest, ale. Więc jak pojawiła się Corin, to on wyszedł najpierw tam do zarządu, do wszystkich, powiedział to samo właściwie co piłkarzom. Bez względu na wszystko, ona tu będzie, was może nie być. I wyszedł na boisko i powiedział: No, jeżeli któremuś coś się nie podoba. to Do widzenia do widzenia, możecie dyskutować, ona będzie tu tak długo, dopóki ja jestem. I on zakomunikował to pierwszego dnia piłkarzom no i ona w pierwszym sezonie utrzymała się, a w drugim była w pierwszej piątce. Całkiem dobrze. Co, bardzo dobrze, ale ona też miała tam takie sytuacje, gdzie yy, najlepszy zawodnik spóźnił się minutę na zbiórkę i ona kazała odjechać. U, Więc bez niego. on tak, on oglądał, właściwie już był tam. Ale ona powiedziała: To jest mój zegarek, mi to nie obchodzi. A widzisz siebie w takiej roli, że dostajesz poważny polski klub? Na przykład polski do. Ja powiem tak: no, ja nie mam żadnego problemu z pracą. Ja nie mam żadnych kompleksów. Ja wiem, że od strony merytorycznej i od strony organizacji, ja po prostu wiem, że. Takich rzeczy nie ma mentalnie dzisiaj. I, i przebijać znowu taki mur, to, to, to chyba potrzebne byłoby takie wsparcie jak tego prezesa, nie? Że, Okej, że, ja tak, jeżeli masz takich ludzi, tylko że patrząc na to, co się dzisiaj nawet dzieje w ekstraklasie, to ja tam nie widzę wsparcia. Yy... Albo nie widzisz klubu dla siebie. Takiego, <laughs> gdzie mogłabyś poszaleć jako trenerka. Yy. I ja powiem inaczej, nie widzę wsparcia dla tych chłopaków, którzy dzisiaj pracują, bo jednak jak tylko coś się dzieje, to jest zaraz zwolnienie. No, wszyscy trochę tak obawiamy się tego gorszego momentu, budując drużynę, zawsze są gorsze momenty. Ja też to próbuję przekazywać y, ludziom, z którymi ja na co dzień współpracuję, którzy są też nade mną, którzy ze mną dyskutują. No, podoba mi się to, że y, dyskutuję właśnie na ten temat, co się stało, jak się stało, dlaczego tak się stało. Y, bo też czasem szukamy wspólnych rozwiązań, ale takie rzeczy się dzieją, że przychodzi moment, bo ty tak, po pierwsze, wprowadzasz zmiany, po drugie, szukasz trochę innych ustawień, yy, po trzecie, często musisz też dać grać, ja mówię teraz o sobie, zawodniczkom, które mniej grają. Bo tak. To ty musisz znaleźć ten moment yy, i musisz wiedzieć, dlaczego pewne rzeczy zafunkcjonują, dlaczego inne nie. To jest umiejętność budowania zespołu, gdzie przyjdzie taki moment. My też mieliśmy taki moment po roku pracy, gdzie było bardzo źle, ale ja tam pozmieniałam całą strukturę gry, bo musiałam to zrobić. Yy, zmieniliśmy trochę yy, ustawienia, zmieniliśmy personalnie, byliśmy też co mecz w innym zestawieniu personalnym, więc trudno oczekiwać tych samych efektów, mając co mecz inne zestawienie nie zawsze podyktowane moimi pomysłami czy tam naszymi tylko sytuacją. Mam dziwne wrażenie, że zdarzy ci się, oby, jeszcze, żebyś popracowała trochę z reprezentacją narodową, zdarzy ci się szybciej jakiś dobry kontrakt w klubie zagranicznym niż twoim kolegom, mężczyznom, którzy z tej ekstraklasy jakoś nie mogą wyfrunąć, mają problem. Ja powiem tak, ja nie ukrywam, że y, reprezentacja Polski jest dla mnie dzisiaj priorytetem i jest dla A mnie tak, i jest nie dla odpowiedzi. mnie miejscem, gdzie postawiliśmy sobie cel. Ja... Ja jestem raczej człowiekiem, który no, czuje w sobie misję zawsze tam, gdzie się pojawiam, ale nie będę też ukrywać, że moje cele i marzenia są nieco inne, bo no, ja ten rynek światowy znam bardzo dobrze. No i liczę na to. Not, że... co? <laughs> liczę na to, że kiedyś tam się znajdę, ale to już nie ma znaczenia, że to będzie Anglia, Niemcy, Stany Zjednoczone. W każdym bądź razie wiem, gdzie chcę iść, i wiemy. Jest jakiś klub, o którym byś marzysz? No, pewno nie powiesz, ale. Komu klub? Tak. Y Zostawmy ja powiem... no lecha poznać, bo to. to... <laughs> Ale ja teraz powiem tak szczerze o kobiecych drużynach. Ja nie ukrywam, że ja bym chciała pracować w Anglii. A? To nie ma znaczenia, jaki to będzie klub. Ja bym chciała pracować w Anglii. Wembley ci w głowie zostało. zostało. Ta Atmosfera, te upowszechnianie futbolu, te miliony dziewczynek grających. Ale Premier League to jest naprawdę. Inna bajka. Inna bajka i często przecież też jeżdżę na mecze. A język szlifujesz? Cały czas, bo inaczej powiedział, o jest. Cały czas, ja nie ukrywam, że, no, ja zdarza mi się, że czasami więcej muszę rozmawiać y, po angielsku niż po polsku, y, bo mam takie miesiące, gdzie jestem y, dwa tygodnie poza krajem, potem wracam, mam 15 konferencji z kimś tam i, i dużo mówię, y, no ale nie ukrywam, że też jeszcze innego języka bym się chciała nauczyć, bo y, tak mi mozolnie idzie niemiecki. Uczę się już od dwóch lat. Jest to ładny język, a niełatwy. No jest po prostu tym bardziej, że jak już coś tam mówisz po angielsku, to ten twój akcent, zresztą ja mam, nie wiem, taki twardy akcent, więc mówienie. No, pochodzisz z Mazur, więc. Tam <laughs> tak, więc i nie, Niemców i, nie, nie brakowało. I nie używam. No, Niemców nie brakowało, ale i nie używam, nie? Czyli też mówię twardo. Yy, ale jakby nie było, to. Jeszcze ten drugi język, z głupoty też czasem zaglądam w hiszpański. Wydaje mi się bardzo prosty, no ale że ja mam słonia, który gdzieś na moim uchu siedział, to, to też czasem wymowa. Dla mnie to, to jest zawsze największy problem. No, muszę więcej czasu poświęcić na takie rzeczy, więc chyba zostanę przy tym niemieckim. No i zobaczymy, no, no trzeba mówić co najmniej w dwóch językach. Trzeba gonić za marzeniami, prawda, Nina? To jest prawda. Marzenia są najważniejsze w życiu i. Moich się właściwie większość spełniła, więc. Ale jeszcze nie ci się spełni. Ale jeszcze jakieś są. No najważniejsze, żeby yy, reprezentacja Polski awansowała na Euro. Amen. Dziękuję Ci bardzo. Nina Patalon, selekcjonerka reprezentacji Polski, była gościem programu Dwa fotele.